Witaszek, tutaj Tomasz Percy. Dziś nietypowy odcinek, mówić będziemy bowiem o literaturze mainstreamowej. Zamiast magii i miecza będzie dzisiaj bardzo dużo mieczy i jeszcze więcej strzału, bo pogadamy sobie o audiobooku Bernarda Cornwella, Pieśń Łuków, Agincourt. Zapraszam. Najlepsza telewizja fantastyczna w internecie. W podręczniku do historii błoto to suchy fakt. A tak się złożyło, że Anglicy wygrali bitwę pod Agincourt dlatego, że było błoto. Nie tylko dlatego, ale głównie dlatego. I to jest przewaga Bernarda Cornwella nad książkami historycznymi. Napisał on jakby fabularyzowaną kronikę najazdu Anglików na Francję z czasów mniej więcej bitwy pod Grunwaldem, ale napisał ją z punktu widzenia dwóch uczestników tamtych zdarzeń, francuskiego rycerza i angielskiego łucznika. Mówiąc z punktu widzenia takich insiderów, mógł zawrzeć bardzo dużo szczegółów i emocji, które w książce historycznej są siłą rzeczy nieobecne. I to jest największa wartość Bernarda Cornwella. Pan de Lanferel potrafił wskoczyć na grzbiet swego konia w pełnej płytowej zbroi. Teraz jednak ledwie mógł się ruszać. Od czasu do czasu opierając się na idących obok rycerzach, aby móc wyrwać opancerzoną stopę z kleistej ziemi. Próbował stąpać po skibach, w których stała woda, ponieważ tam podłoże było i tak najpewniejsze, lecz przez niewielkie otwory w swej opuszczonej przyłbicy ledwie widział, gdzie stawia nogę. Nie odważył się zaś unieść osłony twarzy, gdyż wszędzie wokół niego nieustannie spadały z głuchym hukiem pierzaste strzały. Potem potknął się o coś i padł jak długi, tym razem natrafiwszy na zwłoki francuskiego jeźdźca. Dwaj z jego ludzi postawili Lanferela z powrotem na nogi. Teraz już cały uwalany był błotem, które zatkało nawet część otworów w przyłbicy. Sięgnął ku niej lewą dłonią, lecz żelazna rękawica nie była w stanie oczyścić jej z lepkiej, mokrej ziemi. Drugą mocną stroną Bernarda Cornwella są opisy bitew, przemarszów, oblężeń. Cornwell doskonale zdaje sobie sprawę, że nie jest Szekspirem i nawet nie sili się na wymyślanie niezwykłych postaci, fabuł czy dialogów. Zamiast tego w Pieśni Łuków Agincourt mamy 600 stron opisów walk. Tego, w czym Cornwell jest naprawdę najlepszy. A jeśli trafi się czasem jakiś trop literacki, to jest to prawdziwa perła. Posłuchaj. Do łuków! Krzyknął huk i jego ludzie instynktownie się rozproszyli. Zabić ich! Wrzasnął jeszcze Nick. Odległość była niewielka, mniej niż 50 kroków, a napastnicy sami zrobili z siebie łatwy cel, gdyż stali ściśnięci pomiędzy ścianami okopu. Pomknęły ku nim pierwsze strzały, a głuche odgłosy grotów przebijających pancerz natychmiast uciszyły ich okrzyki. Łuki wydawały ostry dźwięk, a po każdorazowym zwolnieniu cięciwy następował tylko króciuteńki trzepot, gdy lotki strzały nabierały powietrza. W nocnych ciemnościach pióra pocisków wyglądały jak małe, białe skry, które zatrzymywały się gwałtownie, gdy strzała trafiała w cel. Podsumowując, jeśli lubisz książki typu Gra o Tron, Ogniem i Mieczem czy Wojna i Pokój, w Pieśni Łuków znajdziesz coś dla siebie. A dodatkowo w wydaniu Audioteki, które tutaj recenzuję, jest całkiem niezły lektor i niezła specjalnie napisana muzyka. Na dziś to prawie wszystko. Dziękuję za obejrzenie odcinka i tradycyjnie zapraszam za miesiąc. A pożegnam się pierwszym zdaniem Pieśni Łuków Bernarda Cornwella. W pewien zimowy dzień, tuż przed Bożym Narodzeniem roku pańskiego 1413, Nicholas Hook postanowił popełnić morderstwo.